Pierwsze trzy kwadranse spotkania, trenerze, to już presja i stres? Ja myślę, że zespół Włodzisława jakoś tych meczów z nimi nie potrafimy grać inaczej. No i ten mecz był taki sam, czyli nerwowo, niedokładnie, założenia nierealizowane, ale tak też jest w piłce, nie zawsze się gra to co się trenuje, czy to co jest w planach, i te pierwsze 5 minut faktycznie przebiegło w taki sposób, że ta gra nie mogła się podobać. Za to druga odsłona meczu od straty gola na 1-2 to już futbol totalny w wykonaniu biało-zielonych. No dokładnie tak. Chcieliśmy ten mecz wygrać i wiemy, że te trzy punkty były bardzo istotne i bardzo ważne, patrząc na tabelę, więc robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Dziewczyny również oddały bardzo dużo zdrowia, serducha i zostawiły wszystko, co miały, poświęciły się w 100% i naprawdę trzeba za te 45 minut drugiej połowy pochwalić wszystkie z nich, bo naprawdę harowały od bramki do bramki, żeby nasz zespół zdobył 3 punkty. Zważywszy na to, co działo się pod bramką Włodzisławianek w drugiej połowie spotkania, no horror nie z tej ziemi. Sytuacje podbramkowe, strzały w poprzeczkę, interwencje bramkarki, spalone. No to trzeba sprawdzić na wideo. Jestem bardzo ciekawy, bo z mojej perspektywy chyba nie wszystkie spalone tam faktycznie były, ale to na szczęście dzięki Wam będę miał materiał i go przestuduję, bo sytuacji no, było niewiarygodnie dużo, bo mogliśmy strzelić nawet z 8 bramek, jeśli by tych spalonych nie było, bądź poprzeczki nie ratowały Włodzisławia, a muszę tu pochwalić bramkarkę, która wyciągała takie sytuacje, że naprawdę pełen podziwu jestem. Z perspektywy ostatnich 4 kolejek, już lekko z górki, czy wciąż pod? Cały czas jest pod, bo to nikt się nie podłoży przed nami, nikt nam nie da 3 punktów, nikt nie powie, że przyjął rekord, to jej mi się należy, więc my każdy punkt musimy wyszarpać, wywalczyć i zrobić na boisku to, co trzeba, żeby kończyć go może trochę spokojniej, natomiast po to, żeby te 3 punkty zostały przy startowej. To na koniec pytanie o wstępny plan gry na wyjeździe z Tarnowią. Myślę, że to Tarnowia się będzie bardziej bała nas niż my. Mamy z nimi bardzo dobry bilans. Jest to zespół, który nam leży. Pomimo ostatniej porażki w tej rundzie, to jest zespół, z którym lubimy grać, więc podejdziemy tak również w za tydzień i będziemy chcieli pokazać i udowodnić, że to my chcemy mieć to pierwsze miejsce i wywalczyć awans do Ekstraligi. Powodzenia, trzymamy kciuki. Dzięki. Klaudia, najlepsze spotkanie w barwach rekordów w pierwszej lidze? No tak, nie ukrywam. Zagrałam, myślę, że najlepszy mecz wszystkich, który mogłam i bardzo się cieszymy z tych 3 punktów. Przez cały mecz pełno Cię było na boisku, a już szczególnie w drugiej połowie, kiedy uderzałaś w poprzeczkę, byłaś na spalonych, strzelałaś gole. Niesamowite wydarzenia. Myślę, że to był najważniejszy mecz i naprawdę mamy do końca ostatnie jeszcze 3 mecze, też najcięższe. I chcemy zdobyć wszystkie punkty, żeby był ten upragniony awans. Trochę wolno rozkręcałyście się w tym spotkaniu. Pierwsze 3 kwadranse nie należały do najbardziej wybitnych w Waszym wykonaniu. Tak, nie ukrywam, było naprawdę ciężko z początku, ale to pod koniec to my prowadziłyśmy grę i bardzo się cieszymy z 3 punktów. Zatem powodzenia w kolejnych grach ligowych. Dziękuję bardzo. Kasiu, osobiście nie przypominam sobie, abyś podchodziła do rzutu wolnego już w ogóle w tak newralgicznym momencie spotkania. No tak, ostatnio na treningach coraz lepiej mi te wolne bliżej bramki na prawą nogę wychodzą, także trener mnie wyznaczył, ale już któryś mecz, ale czekałam na ten moment i się zdarzył i akurat tak wypadło, także mega. A o samym spotkaniu z Włodzisławiankami, horror jakiego raczej nikt się nie spodziewał? No, wydaje mi się, że my z Włodzisławiem to przeważnie gramy takie horrory i to w drugiej lidze graliśmy i teraz w pierwszej. Także horror był, ale dla nas szczęśliwy, także to jest najważniejsze. Spoglądając na tabelę po tej kolejce rozgrywek pierwszej ligi, punkty wagi ciężkiej. Teraz wszystkie punkty są na wagę złota, myślę. Na najważniejsze mecze nam zostały, także w każdym gramy o 3 punkty. Yeah!